Usta Szczepona, czyli komentarz tygodnia. Usta Szczepona, tylko w Radiu Żnin FM. Ktoś z nas nie słyszał buczenia strażackiej syreny, a kto nie obejrzył się za strażakową? No, kto nie widział strażaków w galowych mundurach na różnych gminnych uroczystościach? I kto im nie zazdrości? Bo ja zazdroszczę. Zazdroszczę odwagi, tego co robią do ludzi, wyszkolone jak we wojsku. I to nieważne, czy to są strażoki ochotniki, czy zawodowe strażoki. Też im zazdroszczę tych pięknych mundurów, bo wiadomo, za mundurem panny sznurem. Chociaż nie zawsze się to sprawdza, bo jakoś za listonoszem panny nie latają. No, chyba że starsze kobitki za rentą. Czyli jeszcze raz powiem, że zazdroszczę. Muszę się też przyznać, że zazdrościłem tego pięknego munduru burmistrzowi Żnina. Jak go pierwszy raz zobaczyłem, to w pierwszej chwili myślałem, że rzucił robotę burmistrza na tą lepszą we straży. Ale szybko się okazało, że dalej jest burmistrzem i na dodatek komendantem wszystkich strażoków w gminie. A od kiedy został tym komendantem, to strażoki w gminie wyprzedzili z niskich morsów w kolejce do łaskawości pana burmistrza i wcale się nie dziwię, bo jednak strażacki mundur lepiej wygląda od zielonych badejków burmistrza morsa i można w nim chodzić po całej gminie, a nie ino zimą po plaży. Jednym słowem, burmistrz stał się najważniejszym strażokiem w mieście, ale ino do czasu. Otóż przebił go, a w zasadzie położył na łopatki tyś strażok, Zbigniew Starosta Jaszczuk, kiedy postawił najlepszą komendę straży powiatowej w okolicy, a niektóre gadają, że i w Europie. To strasznie burmistrza musiało zdenerwować, bo szybko przejmnął stary budynek po remizie przy targu i tam chciał jeszcze lepszą komendę zrobić, tylko że swoją, gminną. No ale pomysł pod, bo lądowisko do helikopterów już jest, a burmistrz nie będzie papugował starosty, no i na lotnisko, jak się okazało, nad Gąsawką za mało miejsca było. Jednak to nic, że się nie udało, liczą się dobre zamiary. I tutaj zamiary były lepsze niż dobre. Zarząd Gminny Ochotniczy Straży Pożarnej postanowił za te dobre chęci wystąpić dla burmistrza, czyli prezesa tego zarządu i innych popierających te dobre plany o strażackie medale za zasługi. A plany te budowy popierali on sam, czyli burmistrz, który to wymyślił, skarbniczka pani Ola, która jakby miała pieniądze, to by dała. Doradca Paweł, który pewnie doradzał, by taka remiza tam była, no i kierownik od inwestycji, gdyby burmistrz korzył, a skarbniczka dała pieniądze, to by tą remizę wyremontował. No i przewodniczący rady Grzegorz Dyrektor, który to jakby burmistrz w budżecie te pieniądze zaplanował, to by radnych do planów burmistrza przekonał. Przez pomyłkę medal miał też się dostać radnemu Kurkowi, który, jak się okazało, medal już ma. No ale co to szkodzi? Lepiej dostać dwa, niż nie dostać wcale. I tu koniec historii, bo Komenda Powiatowa Strażaków nie poparła tego pomysłu. No, moim zdaniem niesłusznie. Medale się im należą, tylko powinno być inne uzasadnienie. Otóż burmistrz i jego załoga od lat specjalizują się w pożarach. Szkoły niepubliczne, a dowozy dzieci przez gminę? Pożar. Budowa pomostów nad Małym Jeziorem? Dymiło się przez pół roku. Zwolnienia i nowe etaty to najdłuższy pożar w kadrach w historii naszej gminy. Doktor doradca Gałązka, który już nie jest doradcą, no, jeszcze może nie pożar, ale gorąco jest cały czas. Na horyzoncie widać kolejne pożary, tylko tych, co by mieli je gasić, jakoś coraz mniej. Na koniec najważniejszy argument na tak, który znalazłem w wypowiedzi samego burmistrza. Powiedział on o samym sobie tak, cytuję: propozycję wstąpienia do OSP dostałem dawno temu, ale wtedy kandydowałem na burmistrza. Nie chciałem, żeby fakt wstąpienia do straży stał się elementem polityki. Nie założyłem munduru, żeby w nim paradować. Będę go nosił z dumą i starał się godnie reprezentować strażacką brać we władzach miasta. Bliżej zdrowego rozsądku i na pewno z dala od polityki. Święte słowa, panie burmistrzu, święte słowa.
Usta Szczepona. Tylko w Radiu Żninę FM.